Dobry wieczór Państwu, Anna Drynda, zapraszam na prognozę pogody. Przez cały dzień w regionie panowała piękna, przyjemna, słoneczna aura. W południe w regionie termometry wskazywały 14 stopni na północy, 15 w centrum i 16 na południu naszego regionu. Po zachodzie słońca zachmurzenie małe i umiarkowane, noc bez opadów. Jedynie jeszcze nad ranem pojawią się lokalne mgły, które mogą utrudniać nam widoczność. Termometry wskażą 4 stopnie w Kłobucku, w Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. Taka sama sytuacja w centrum, na termometrach 3 stopnie w Raciborzu, Rybniku, 4 w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu i w Tychach. Nie inaczej na południu naszego regionu, tutaj termometry wskażą 3 stopnie w Cieszynie, w Bielsku-Białej i w Żywcu. Jutro będzie przyjemnie i ciepło jak na tę porę roku. Na północy dzień z zachmurzeniem małym i gdzieniegdzie umiarkowanym, dzień pełen słońca i pogodnego nieba, bez opadów, na termometrach 15 stopni w Myszkowie, w Zawierciu, w Częstochowie, w Kłobucku i w Lublinie. W centralnej części naszego województwa identyczna sytuacja. Tutaj także nie spodziewamy się opadów deszczu, a na niebie będzie więcej słońca niż chmur. Na termometrach 14 stopni w Raciborzu, Rybniku, 15 w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i w Tychach. Nie inaczej na południu naszego regionu. Tutaj także zawita przyjemna jesienna aura. Padać nie będzie, a termometry wskażą 14 stopni w Żywcu, w Bielsku-Białej i w Cieszynie. Jutro ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 990 hektopaskali. Zobaczmy teraz, co pogoda przygotowała dla nas w najbliższych dniach. W piątek 16 stopni wskażą termometry, zachmurzenie duże, niestety zabraknie słońca i od czasu do czasu pokropi przelotny deszcz i będzie towarzyszyć nam porywisty wiatr. W sobotę chłodniej, 13 stopni na termometrach, ale pogodniej. Pojawi się słońce na niebie, zachmurzenie umiarkowane do dużego i od czasu do czasu pokropi słaby przelotny deszcz. Skoro znamy prognozę pogody na najbliższe dni, zobaczmy teraz ekoprognozę, jakim powietrzem będziemy jutro oddychać. Na północy kolor jasnej zieleni i dobra jakość powietrza. Obszar centrum to niestety kolor pomarańczowy i dostateczna jakość powietrza, natomiast obszar rybnicko-pszczyński, bielsko-cieszyński i Doliny Beskidzkie to kolor żółty i umiarkowana jakość powietrza. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.